Słuchajcie, jestem strasznie podekscytowana. Ogólnie Moonbootsy mam już 3 lata. Tak, od 2020. Tam w 2020 sobie kupiłam swoje pierwsze. Dostałam swoje pierwsze. Nieważne, po prostu od 2020 nie wyobrażam sobie zimy bez Moonbootsów. I rok temu mi się zepsuły. W sensie z tyłu napięcia odkleiła mi się guma, przez co przemakają. Przez co jak jest śnieg, to w nich nie chodzę. W sensie, no bo przemakają. I bardzo długo się wahałam, czy kupić sobie znowu, czy nie, czy może, bo nie ukrywajmy, one są dość drogie, ok? One są dość drogie i w sumie chodzi się w nich 3 miesiące, może 4. Dobra, 4 brzmi w sumie już spoko, w sensie 4 miesiące to jest całkiem dużo w skali roku, ale mam tu kolejną parę. Tym razem zamówiłam sobie też tą niską wersję, ale wcześniej miałam z białym napisem, teraz mam z czarnym, więc mam totalnie całe czarne. Bardzo mi się podobają. I właśnie dzisiaj odebrałam je z paczkomatu. A w ogóle cały przyszły tydzień ma padać śnieg. Idealnie. Przymierzmy je. Zobaczmy w ogóle, jak one wyglądają na żywo. Są najpiękniejsze na świecie, naprawdę. To są moje poprzednie. No i naprawdę, poza tym, że tutaj się odkleiło, to nic się z nimi nie działo. To są najlepsze buty, jakie ja w ogóle kiedykolwiek miałam. Słuchajcie, w nocy spadło tak dużo śniegu, że dzisiaj od rana oczywiście wstałam od rana, czyli o 12:00 i stwierdziłam, że muszę dzisiaj mieć śnieżne zdjęcie, że to jest po prostu ten moment. Jest już koniec listopada i zaraz będzie grudzień, więc pora na śnieżne fotki. I wzięłam moją siostrę i zaczęłyśmy jechać w drugą stronę niż w tą, w której teraz jesteśmy. Amerykanka, czy się nagrywa? Tak. Zaczęłyśmy jechać w drugą stronę niż w tą, w której teraz jesteśmy i im dalej jechałyśmy, tym było coraz mniej śniegu i stwierdziliśmy, że tutaj wrócimy, więc w sumie jeździłyśmy 40 minut autem bez celu w poszukiwaniu większej ilości śniegu, a było go coraz mniej i teraz jesteśmy po prostu najbliżej domu, jak tylko mogłyśmy, przy głównej ulicy, ale przynajmniej fotki wyszły. Więc tak, pewnie możecie już zobaczyć na moim Instagramie. A ja cieszę się w ogóle, bo wczoraj mi przedwczoraj przyszły mi Moonbootsy i idealnie spadł po prostu śnieg, więc bardzo się cieszę, naprawdę kocham śnieg. My właśnie z dziewczynami na jarmarki, mega się jaram, zjeżdżam bez kurtki, bo Karolina w sumie ma moją kurtkę. Nie mają tylko Amelki, ale pożyczam od Amelki, więc Karolina ma kurtkę i jedziemy na jarmark. Później coś porobimy, może pojedziemy do kina, a może do Klaudii, zobaczymy. A może chcemy do symulatoru lotu? Oła, boku mam. Dziewczyny w ogóle nie dbają o to, żeby mnie nie zgubić. Nie wiem, czy to celowe, czy nie, ale cały czas je gubię. Właściwie to właśnie zgubiłam. I nie mam pojęcia, gdzie są. I szata do mnie nawet nie dzwoni. Do oka mi właśnie coś wpadło. Naprawdę nie mam pojęcia, gdzie one się podziały. No właśnie, wydaje mi się, że po prostu już nie działa tutaj to grzany. Oj, zgubiłyście mnie. Nieprawda, to ty się zgubiłaś. Co może na mnie działać? Może podgrzewanie wina, nie? Idziemy? A dlaczego ma nie działać podgrzewanie? No skoro nikogo tu nie ma, to jest trochę dziwne. Cicho! Dobra, letnie też będzie okej. Okay. Co? Letnie też będzie okej. Okay. A potem się cofniecie z nami po czekoladę? Może tak. O, poproszę. Zgubiłyśmy się. Proszę. A teraz my. Ty chcesz krańce? A ty też bierzesz? Biorę. Jeszcze raz? 20 złotych. Kartą czy gotówkę? Gotówkę. Dziękuję. Byłyśmy z klasą krańca, ale o, chyba wylałam. Tak się rozpadało, że nic nie widzę i myślę, że za chwilę znowu się zgubimy. To myślę, że ja się zgubię. Ale teraz idziesz ze mną, więc się razem zgubimy.
plagiat. Ty do vloga zamówiłaś ten śnieg? Tak, specjalnie na mojego vlogmasta. Przyjechaliśmy właśnie ze Skyem do Klaudki na śnieżne fotki, bo tyle śniegu napadało, że jest przepięknie. Jest też przezimno, ale to nieważne. Ubrałam Skya w piękną jego kurteczkę. Chodź Skyku, chodź ciotka. Ubrałam Skya w piękną kurteczkę i idziemy do ciotki. Śnieżny potworek wraca do domu, do Bali i taty. Właśnie jadę na paznokcie i bardzo się cieszę. Jak możecie zobaczyć, moje są już w opłakanym stanie, połowy już nie ma. W sensie jeden mi się po prostu złamał, co mnie bardzo boli, bo to w ogóle mój naturalny. No ale trudno, jadę na paznokcie i dzisiaj też będę rozdawała przyjaciółkom kalendarze adwentowe, bo zrobiłam taki mały upominek, więc... Czasami mi to przeszkadza, ale ogólnie tak na co dzień to kocham to, że mieszkam na obrzeżach miasta, bo jest zazwyczaj na przykład dużo więcej śniegu niż w mieście, co jest logiczne. Ale tak, uwielbiam to, że wiecie, u nas są zaśnieżone drogi i tak dalej. To ma taki swój klimat. Nie wiem w sumie, czy wam też pokazywałam, czy nie. Najwyżej pokażę drugi raz. Dostaliśmy takie piękne pudełko na karmę piesków. Idealnie pasuje, naprawdę. Mam tutaj, już jeden dzisiaj dałam, kalendarze adwentowe dla przyjaciółek, więc właśnie wyszłam z pracy. Kalendarze adwentowe z herbatkami. Uważam, że to jest świetny prezent. Sama chciałam w sumie taki dostać, bo no, wyobraźcie sobie, że codziennie rano otwieracie jedno okienko i tam jest inny smak herbatki. Wydaje mi się to naprawdę super pomysłem, więc właśnie jadę. Dzisiaj już jeden rano dałam Klausce i właśnie jadę jeszcze do dwóch osób. Chciałam jeszcze dać mojej siostrze, ale ona nie lubi herbat i mi sama to wprost powiedziała, bo u niej to było bardzo ryzykowne, więc po prostu się jej spytałam, czy ona będzie to, czy ona to w ogóle wykorzysta. No i dobrze, że się spytałam. Chciałam jeszcze dać Tymci, ale Tymcia też nie lubi herbat. W sensie nie wszystkie, więc to jest dość ryzykowne, bo tutaj są takie, wiecie, wymyślne jakieś mango, papaja, litchi, jakieś takie po prostu nienormalne. Więc właśnie jadę dać te kalendarze. Jutro jest 1 grudnia, mam nadzieję, że dziewczyny się ucieszą. W ogóle to jest pierwszy kadr. Przez chwilę miałam, zdziwiłam się, myślałam, że tak sobie zrobiłam bronzer, nieważne. To jest pierwszy kadr, jaki nagrywam. Pierwsze wideo, jakie nagrywam nowym telefonem. Dajcie znać, czy widzicie różnicę. Pewnie nie, ale ja widzę i to się najbardziej liczy, ok? Ja widzę ogromną różnicę, więc to jest dla mnie najważniejsze. Moje drzwi z tej strony znowu się zepsuły i znowu muszę wsiadać od pasażera. To jest jeszcze cięższe w zimę niż myślałam, bo mam wielkie buty, ale nieważne. Odpalam autko i jadę bawić się w Mikołaja. Myślicie, że się na mnie obrazi, jak nie wysiądę z auta, tylko jej dam przez okno, no bo nie otwierają się te drzwi, a nie mam ochoty teraz się przeciskać na stronę pasażera. Chyba się nie obrazi, co? Jednak ona do mnie po prostu wsiądzie. Dzień dobry! Czy to Mikołaj? Tak. Mam dla ciebie mini kalendarz adwentowy.
proszę. Jezus, herbatkami! Przyjechałam właśnie w drugą lokalizację i oczywiście to, co muszę zrobić, to przesiąść się na pasażera i wysiąść tymi drzwiami. Całe szczęście, że jeszcze te się otwierają. Gdybym miała wysiadać z tyłem, to... bo oczywiście po co naprawić, prawda? One się same naprawią za parę dni. Do czego zmierzam? Jestem już w ostatniej lokalizacji. Mam kalendarz adwentowy. I idę wręczyć. A potem wracam do domku. Jestem straszliwie głodna, bo przed pracą w sumie zjadłam tylko kluski leniwe. To był taki lekki obiadek i jestem straszliwie głodna. Od jakiegoś czasu mam w ogóle coś takiego, że uwielbiam uszczęśliwiać innych naprawdę i to mogłoby wydawać się normalne, ale ja kiedyś tak nie miałam. I teraz po prostu jakaś najmniejsza okazja, to ja uwielbiam coś moim przyjaciółkom, kumpelom kupować i po prostu sprawia mi to tak ogromną frajdę, że nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy, więc cieszę się, że mogłam im umilić ten wieczór. Otwieraj.